Zmarła na komisariacie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok pionki. Śmierć 46-latki na komisariacie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok. 46-letnia kobieta zmarła w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych na komisariacie policji w Pionkach koło Radomia. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną śmierci był prawdopodobnie zawał. 46-latka trafiła na komisariat w Pionkach, po tym jak zatrzymano ją za jazdę pod wpływem alkoholu. Zmarła po kilkunastu godzinach pobytu w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Pionki. Dlaczego 46-latka zmarła na komisariacie? Jak przekazała we wtorek rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety nie wykazały śladów obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na stan pokrzywdzonej. Natomiast w obrazie sekcyjnym stwierdzono cechy ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej u osoby z rozległym ogniskiem martwicy mięśnia sercowego, z obecnością skrzepliny w świetle prawej tętnicy wieńcowej oraz zmiany mięszowe płuc, powiedziała rzeczniczka, cytując wstępne wyniki sekcji zwłok. Borkowska dodała, że ostateczna przyczyna zgonu zostanie określona po przeprowadzeniu badań histopatologicznych i toksykologicznych. Pionki. Po śmierci na komisariacie wszczęto śledztwo. W czwartek prokuratura okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mieszkanki Radomia Magdaleny M., która zmarła w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych PTOS, na komisariacie policji w Pionkach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że we wtorek, 6 października około godzina 23.50 na trasie S7 na wysokości Młodocina K. Radomia doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwej kierującej Magdaleny M. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, z uwagi na zachowanie kobiety, w szczególności wyczuwalną woń alkoholu i fakt uszkodzenia przez nią elementów wyposażenia radiowozu, dokonali jej zatrzymania, a następnie osadzenia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KP Pionki, przekazała rzeczniczka. Dodała, że w momencie zatrzymania kobieta miała 1,95 promila alkoholu we krwi. Dzień później, w środę godzina 18.45, w trakcie pobytu w PTOS, 46-latka zmarła.